wrong with you, smoking in my house? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still, that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. Yeah, she's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. Your toe, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubt. So why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. The asshole. Now we begin and put the asshole to the air. Yes, we begin each sequence. Tadasana. Yes. Or mountain. Un, deux, trois. Mouth and anus perfectly in line. Show him, Amanda. Un, deux, trois. It is perfect. Now, Michael. Co ja mam tu robić teraz? Mam już wyświetlone pozycje za pomocą i przytrzymaj je. No. Nie kumam, dobra. In the nose, out the mouth. Okay, doc? Okej, i co teraz? No, nie wyszło mi to. Dobra, tak. Teraz tak. Przytrzymaj w odpowiedni puść. Dobra. In and out with the breath, Michael. Just exhale, Michael. That is okay. Uczymy się jogi. To będzie wesoło. Dobra. Now, in through the bloated nose and out through those wrinkled lips. Nie wiedziałem, że można kontroler do takich rzeczy wykorzystywać. It moves. Amazing. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Że co? Oh, wow. You feel that? The emotion inside? Let it go. Michael, join us. Nie wierzę, po prostu. I feel like I'm channeling bullshit right now. Dobra. Now, you breathe. Out through those wrinkled lips. Erect, turgid, hold it, stroke it. You can breathe, can't you? Later you can show a stripper how flexible you are. Okay. The silly man forgets to breathe. Let it out. You're turning red. You feel that? Naprawdę, nawet taką gierkę wymyślili?
O, Michael, wyglądasz jak połamaniec. I'm waiting for him to turn this into one of his episodes. I'm about to feel some emotions, all right. Remember, Sheldon, do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Chaturanga. Chaturanga. Yeah. Beautiful. Everything is flowing in me. Mike, would you? Mam nadzieję, że to jest ostatnia akcja. Concentration on his face. It's like a gorilla with a cell phone. Your lungs, they work, yes? Let it out, baby. Not bad. Take in the air and release it. No vanity. Come on. Breathing is almost the most important thing, no? Let it go. Isn't this better than robbing, murdering, and being an asswipe? Breathe, please, Michael. For a meat eater, it's okay. Your lungs, they work, yes? Out through the mouth. Can you wash that mat later? It's gonna smell all bloody and smoky and Michael-y. Take in the air and release it. Lengthen. Strengthen. You have come a long way today, Michael. Huh? Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Michael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. What? Back. Yes, there you go. Oh! What? Hey, enough of that shit! To go załatwił. What is the answer, Mikael? But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back! Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that phony French fucking yogi. Ah. Dobra akcja, dobra akcja. Idź do pokoju Jimmy'ego. Jimmy, tak w ogóle to witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczęliśmy z grubej rury i myślę, że wam się to spodobało, nie w tę stronę. Oh yeah, fuck you. You know what? If there... Gdzie jest ten? Tu są schody. Tu szukam schodów, a to schody są tu. Troszeczkę żeśmy się porozciągali. Dobra. Chyba tu. Tu jest ciemno i dym. Bullshit. Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Dobra, mamy jakieś z synkiem zadanie do wykonania. So where's your friend? Ale ta joga była świetna. Dobra. Jedź do Burger Shota. To już sama nazwa po prostu straszy. You're such a cliche. Oh,
the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennium. I knew it! I knew it! The mask was gonna slip! The monster's been exposed! The hell are you talking about? The real you! That bitter, vindictive old man! You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. I'm sorry if I don't express that correctly. Why do you think we're here together? Because you're scared shitless of being alone? Oh, now you're an armchair psychologist, just like the rest of this city. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Yo, bro, man, what's up, man? Good to see you. What are you, turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. All right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Nah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh, all right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. No i dokąd się zawijamy? Now what? Can we just get back to the house, please? Możemy się do domku wrócić, oczywiście. Nasz syn już jest wybitnie aspołeczny. Bierze tylko zioło. I'm driving. Because normally you're such a between the white lines, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Okay, your turn. Maybe when we get home. Yeah, who's the... I'm sorry about that. Who's the square now? Whoa, co to za faza mu się tu włączyła? You're fine, no. Really, this is not normal. You're just paranoid. This is not paranoia. This is totally justified concern. You should see yourself. Everything's like 2D. I gotta pull over. Oh, what was in it? It's harmless. Vets have been using it for decades. What? You anesthetize me? You fucking shit. I'll protect you from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. What? All right? You're too crazy, Dad. Come on. Jimmy! Ale akcja! Jak go załatwił, synuś. Uśpił go czymś, jeszcze go ktoś kurka ciągnie. Dobra akcja. Ciekawe, gdzie myśmy się dostali. Co to za małpa? Co to za małpiszą? Ale ma fazę, ja pierdzielę. Jeszcze kosmici, kurka. Super. Naprawdę pojechali, kurka. Ostro twórcy tutaj. Obcy. Jak nie joga, to obcy. To synuś go wyrąbał. Rozebrali go do naga. Prawie. Nie wiem, czy syn to przeżyje, jak się jeszcze raz spotkają. Dobre. Co, mamy sobie latać tu? Mogę nim sterować. No nie wiem, czy go to uratowało go to? Uratowało. Niezła akcja.
No i co, Michael? Mamy rower niedaleko. Może tym rowerem sobie dojedziemy, co? Bierzesz rower, jedziesz. No. No po prostu piękna akcja. No jedź. No musi wyglądać świetnie po prostu. Jakbym takiego gościa zobaczył na ulicy. A czemu on nie chce jechać? No tak mu ciężko jest jechać? Gdybym takiego gościa zobaczył na ulicy, to naprawdę jedyne co, to policja po prostu. Gość w samych gaciach. Dobrze, że jeszcze na rowerze nie ma radia. Czemu na rowerku nie ma radia? Dobra, brama się otworzy. Ciekawe, gdzie on ma ten czujnik. Dobra, zejdź z tego, bo to ci nic nie da. Ciekawe, czy się synuś wyprowadził, no. O, jest list. Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Menda Amanda. Niestety, życie rodzinne bywa trudne. No, smutny ty. Smutny to widok. No to się może w końcu na porządnie zajmiemy interesami, co? Michael, jak już i żona i dzieciak nie będą truły. Dobra, tam mamy jogę. Jogi nie zamierzam uprawiać. Słuchajcie, nie mamy samochodu tu chyba, w tym garażu. Przydałoby się jeszcze zajrzeć, co u Franklina słychać. Zobaczmy. Bo wiemy, że Michael... Dajmy Michaelowi troszeczkę odpocząć, słuchajcie. Bo mamy jeszcze z poprzedniego odcinka... Batyst grał do... Do zarąbania. O, nową chatę mamy. To nowa kryjówka Franklina, możesz zachować pojazdy parkując je w garażu. No dobra, no to wszystko wiemy. No okej, okay, no to co? Moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. A my widzimy się w kolejnym. No dobra, no to słuchajcie, może się tutaj rozejrzymy. Trevor dzwoni. Idź na strzelnicę Ammunition. Dobra. Jak tu się stąd wychodzi przede wszystkim? Chyba tędy. Dokładnie, mamy furkę. Naszą. Pewnie też radio gra. A ja nie chcę radia. Nie to. Tylko mapę. I teraz tak, tu mamy, co tu mamy? Tu mamy Beverly. Jakąś akcję. A gdzie jest ten Batysgraf, który by można było ukraść? To jest ten gościu chyba od tych dziwnych rzeczy. Franklin. No ja jestem tam, a nie tu. Co by tutaj zrobić? Gdzie jest ta strzelnica? To jest to? Ammunition. Dobra, jedziemy na strzelnicę zobaczyć, co tam potrzebują od nas. Jezu, jak mnie ta kamera wnerwia. No zmień tę kamerę. Jak to szło z tą kamerą? Tak chyba, nie? O. Dobra. Zobaczymy, co na tej strzelnicy, jak nam pójdzie. Bo skoro Trevor nas szykuje do niezłej akcji, a ciekawe, czy Michaela będzie szykował do tej samej akcji.
Bo ja mam coś wrażenie, że ci koledzy, którzy się stali wrogami i znowu są kolegami, oni wrócą do łask. Dobra, to ma jakąś też chawirę. A ile my mamy kasy w ogóle? 67 tysięcy. No przydałoby się trochę zarobić. No wypierdziela mi stąd. No niezbyt mi to, ta jazda dalej idzie. A już się chwaliłem, że mi idzie. Dobra, mamy trochę tych zadań do ogarnięcia, więc trzeba troszeczkę przyspieszyć tutaj działania. No ale z taką jazdą to sobie na pewno przyspieszę. Jak się tu wjeżdża? Tutaj. Dobra. I teraz pytanie, czy to jest tu na dole, czy to jest gdzieś tu? To jest tu, dobra. Wejdźmy. No cześć. Ja nie chcę przeglądać, tylko ja chcę wejść na strzelnicę. Jak tu się na strzelnicę wchodzi? Typowy pistolet. Dobra, tu mamy jeszcze jakiś pistolet. A może byśmy się tu w coś uzbroili, co? Ale ja mam tą pukawę chyba dosyć dobrą. No. No i co? Tłumik? Nie no, tłumik to niekoniecznie. Luneta. Luneta jest. Zaawansowana luneta. Lunetę na pewno. A weźmy sobie różowy kolor. O, będzie piękna. Dobra. Coś tu kupiłem, a teraz jakby się tu dostać do tej strzelnicy. Dobra, zresztą mniejszy z tym. Walić to. Strzelać potrafię, tak jak potrafię. Słuchajcie, jedziemy do tego miejsca, gdzie mamy F-kę. No dokładnie, jeszcze sobie to zaznaczę na mapie. Tutaj. Bo szkoda czasu. I widzimy się na miejscu. A co to tu? Dobra, moi drodzy, bo miałem się spotkać z wami tam, gdzie ten, ale od razu dostałem kurka jakąś akcję tu ciężką. Dobra, zgarnąłem dwa koła, więc bardzo ładnie. Bierzemy naszą tutaj naszą furkę i jedziemy. No to tym razem, jeżeli się nic ciekawego nie wydarzy po drodze, to naprawdę widzimy się tam, gdzie mamy się widzieć, na miejscu. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might
might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Dobra, mamy paru gości do zlikwidowania. I tam między innymi jest jeden. Ale czy ja już tego nie robiłem? Nie, to może jest dalsza część tej misji. Z tymi cygaretkami. No dobra, zlikwiduj ławnika. Zaraz tutaj gościa kurka znajdziemy. Chociaż nie jest to w naszym świecie zbyt popularna robota. Dobra, mam 8 minut na zlikwidowanie tego jednego ziomka. No zobaczymy, czy mi się to tak uda. Gdzie jest ten gość? Gdzieś tu jest. Stój. Powoli, żeby mi czasem nie zwiał. Ale ładna fura. Gdzie mi tu wchodzisz pod kurka nogi? Dobra. Który to jest gość? Weźmy sobie o. To jest ten ziomuś? Dobra. To se gościu nie poćwiczyłeś. Dobra. Czyli zostało mi 7 minut na następne zadanie. To się nie ma co zastanawiać. Tylko trzeba jechać. Pozabijać. Poniszczyć. No dobra, jakbyśmy tak mogli normalnie jeździć z taką prędkością po ulicach, to już byśmy się wszyscy kurka pozabijali. Ach, to był piękny ślizg. Dobra. Niecałe 7 minut. Ale go kurka wybiło jak jakąś rakietę. No dobra. Ale już jesteśmy niedaleko. Mam nadzieję, że mi się to uda tutaj zrobić za pierwszym razem. Okej. Ty. Ten gość jest gdzieś tu. Widziałeś to? A i po co ci to było? Piękna akcja. Dobra, słuchajcie, wysiądźmy. A, on jest na tamtej łódce, tak? Dobra, no to patrz gościu. Jak cię likwiduje. To jest on? To musi być on. Ona się bawi. Dobra. Zlikwidowany. Może weźmiemy sobie Suburbana. No, oczywiście. Radio musi być. Dobra. Jedziemy po następnego. Niecałe 6 minut. Do końca. Tu musimy wracać. Nie krzycz tak brzydko do mnie, chłopie, bo tam się wrócę. I ci dupę skopię i się zobaczysz, co będzie. Jaki ten Suburban jest nie do opanowania w pewnych sytuacjach, jak już się rozpędzi. To jest nie do zatrzymania, jak czołg, dobra. Tego mamy tu niedaleko. Dalej, przejedź tu. 5 minut zostało, no ciekawe. Czy nam się to uda zrobić? Dobra. Został mi kilometr do niego tak naprawdę. To jest daleko tutaj. Jeszcze gościu wyleciał z gry, z tego. Wyleciał z samochodu. Gdzie tym Porsche się tu pchasz? Zarysować ci? Bo mi na autach nie zależy, tym bardziej na kradzionych. Dobra. Jeszcze jedna przecznica i będziemy skręcać. 4,5 minuty, no zobaczymy. No. Dobra. Bo widzicie, hamuje, a on i tak nie hamuje. Dobra, gdzie jest ten ziomuś?
Który to jest? I gdzie ja mam tu wjechać? Gdzie on jest? Gdzie jest ten ziom? Czy mam tu wjechać, czy gdzie? Kurde, gdzie jest ten ziomek? Dobra, wysiądźmy. Może tu gdzieś, z tej strony. Może tu jest w środku. Nie. Ej, no nie widzę tego gościa. Gdzie on jest? A może na dachu gdzieś jest? Tak by to wyglądało. No gdzie jest ten ziomuś? Ja pierdzielę, o co tu chodzi? No nie mów, że jest... Gdzie jest ten gościu? Coś tu chyba nie wyszło. Ja tu nic nie widzę. Gdzie to jest? Coś tu się komuś porąbało chyba. A może muszę tam wejść? Ej, no nie mam pojęcia. Dobra, przejdę sobie na drugą stronę. Bo może stąd tego gościa zobaczę. A może bym tu musiał na to wleźć? No niepodobno. W 2 minuty? Nie ma szans. A może on jest tu? Tu jest gość chyba. Nie. No nie widzę. Ej, na siłowni jest. Dobra. No to może muszę jednak tutaj wejść. No ale chyba nie zdążę tego zrobić. No właśnie tu. No nie wiem, czy mi się to uda, czy mi się to nie uda tu zrobić. Skoro Gostek jest, kurka, gdzieś tu na górze. Zostało mi 1,5 minuty. Nie chcę tego, kurka, odrabiać. Dobra. Jestem tu. No to szukajmy gościa. Gdzie on jest? Nie tu. Nie tu. No gdzie jest ten typ? Nie, no nie mam pojęcia po prostu, gdzie ten facet jest. No gdzie on jest? No to chyba to zrąbałem. Czy to jest ten? Nie. Nie. Dobra. No to spadnijmy, może mi się uda chociaż trochę odzyskać czasu. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich wszystkich, kurka, wybijać do nogi jeszcze raz. No dobra. Wieżowiec Eclipse Medical. Wypatruj brudnych okien. Dobra. To już chociaż coś wiemy. Szybciutko. No dobra, to muszę tamten dojechać. No to wypadaj stąd. Biorę twoje auto. Wypatruj brudnych okien. Dobra, na tę uwagę nie zwróciłem uwagi. Dobra, musimy tam jakoś szybciutko dojechać, żeby mieć czas na zobaczenie tych okien.
No dobra, to jest chyba ten wieżowiec. No i teraz nie wiem, czego mam wypatrywać. Dobra. Wypatruj brudnych okien. Ach, tu! Tu jest ziom. Dobra, to było tak proste. A chodziło o gościa, który myje okna. No dobra, mam 2 km i 3 minuty do następnego celu. No, to musimy się spiąć dupsko. Quick time event po prostu. No jestem ciekaw, czy ja zdążę tam dojechać w ogóle. A co dopiero gościa zlikwidować. Ale jedźmy na razie. No, było blisko, żeby się wywalić. Nie jest dobrze być ławnikiem, z tego się okazuje. Bo mogą cię zlikwidować, nawet nie będziesz wiedział kiedy. Będziesz spokojnie sobie w pracy siedział. Będziesz próbował myć okna ludziom. Tu nagle dostajesz kulę w plecy. I niestety. Niestety, żegnaj. Dobra, tu jest gościu, tak? Jedzie motocyklem. To muszę go, kurka, najpierw troszeczkę dogonić jednak. Dobra, patrz, jesteś mój. Dobra, wysiądź, szybko, i gościa trzeba załatwić. Ale pięknie dostał, w biegu. No to chyba załatwiona sprawa. Hey, L, it's done, homie. All of them. Very good, I'll be in touch. No to się cieszę. Misja ukończona, 7000 na koncie, bardzo mi miło, niech nam się to zapisze. Moi drodzy, dzięki wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!